Szósty przedostatni etap 75. Tour de Pologne. Jesteśmy właśnie na Podhalu, a dokładniej w Zakopanem, ponieważ dzisiaj etap rozpocznie się właśnie w Zakopanem, a zakończy w Bukowinie Tatrzańskiej. Ten etap miał wjeść do Popradu, niestety z różnych powodów Poprad wycofał się z organizacji mety, dlatego też została ona przeniesiona do Bukowiny Tatrzańskiej. Oczywiście, tak jak mówiłem wczoraj, liderem pozostaje Michał Kwiatkowski, który wygrał dwa ostatnie etapy. No i dzisiaj, mam nadzieję, ma ogromne szanse na to, żeby powtórzyć ten sukces, chociaż będzie naprawdę bardzo, bardzo trudno, ale o tej trasie opowiem jeszcze w trakcie jazdy samochodem. Teraz zapraszam już na relację z tego szóstego etapu. Ja jeszcze chwilkę siedzę sobie przed hotelem, patrzę na góry, ponieważ ten start zaczyna się dopiero o godzinie 15:40, także mam jeszcze chwilkę na jakąś lekturę. No i ruszam po Kubę i ruszamy w trasę. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Tak jak wcześniej mówiłem, parę słów o tej dzisiejszej trasie. Kolarze wyruszyli z Zakopanego, są już na trasie od wielu, wielu minut. Cały czas rywalizacja trwa, jest ucieczka dziewięcioosobowa, bodajże 9 albo 8 osób. Nie ucieka peleton, mocno tam próbuje ich dogonić. Oczywiście w peletonie mocno pracuje grupa Sky. A po drodze dzisiaj kolarze mają naprawdę kawał podjazdów i kawał zjazdów, ponieważ 12 razy będą finiszować na górskich premiach. I są to premie Ściana Harnaś, Łaprze oraz Czarna Góra. Są to premie pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii, jeżeli chodzi o klasyfikację tych podjazdów. Jest tu naprawdę po czym jeździć, natomiast problemem, a raczej trudnością są nie tylko te podjazdy, które wymagają od zawodników bardzo dużej siły, ale także zjazdy, które wymagają naprawdę ogromnego skupienia oraz bardzo dobrych umiejętności zjazdowych, ponieważ w kolarstwie mówi się tak, że to, co zyskamy na podjeździe, możemy znakomicie stracić podczas zjazdu. Te zjazdy są dosyć niebezpieczne, ponieważ jest wąsko. Asfalt jest w tym roku nawet dobry, także tutaj nie ma problemów. Natomiast przede wszystkim dużym zagrożeniem jest to, że momentami jest naprawdę bardzo, bardzo wąsko. Z tego też powodu tutaj zyskiwać na zjazdach może ta ucieczka, ale jak będzie dalej, to zobaczymy. Ja lecę już teraz w kierunku mety, żeby szykować się do przyjazdu kolarzy. Godzina 22:30, szósty etap 75. Tour de Pologne mamy już za sobą. Tym razem scenariusz był troszkę inny, ten peleton bardzo mocno się rozszarpał. Praktycznie na sam koniec nie istniało coś takiego jak peleton, ponieważ ta
Główna zasadnicza grupa, która dojechała do mety, liczyła sobie około 25, może 30 kolarzy. I to właśnie z tej grupy doszło do finiszów, który wygrał kolarz FDŻ. Natomiast Michał Kwiatkowski, o którego zazwyczaj ludzie pytają, dojechał na miejscu trzecim i umocnił się na fotelu lidera klasyfikacji generalnej. Właściwie powoli trzeba brać się już do hotelu. Ja jestem pod hotelem w tym momencie jestem pod hotelem kolarzy. Natomiast ja sam muszę wrócić do własnego hotelu i w końcu troszkę odpocząć. Znaczy wrócę do hotelu i będę tego vloga montował. Natomiast mam jeszcze na sam koniec taką małą niespodziankę, ponieważ jak sobie obiecałem, chciałem bardzo mocno pokazywać te tyły Tour de Pologne, to wszystko, co dzieje się dookoła, tego, co zazwyczaj nie widać. Niestety czas za bardzo na to nie pozwolił. Oczywiście udało się tam parę, kilka drobnych rzeczy nakręcić, natomiast nie udało mi się zrobić tego, co chciałem i dlatego też dzisiaj, zaraz po etapie, przyjechałem właśnie tutaj, aby porozmawiać chwilkę z ludźmi. Niestety bardzo słabo mi to wyszło, ponieważ nikt za bardzo nie chciał ze mną rozmawiać. No, też nie ma się co dziwić, są pewne wymagania, które niektórzy muszą spełnić, są pewne obostrzenia, ale udało mi się parę rzeczy nagrać, dlatego też zapraszam na takie boki czy tyły, jeżeli chodzi o Tour de Pologne. I teraz na pewno bardzo dużo osób zastanawia się, w czym podróżują kolarze. No, ponieważ zazwyczaj widzimy tylko mocno obklejone autobusy, dlatego też bardzo serdecznie zapraszam. Zdradzę mały rąbek tajemnicy, ponieważ udało mi się wejść do autobusu AG2R. Dlatego też teraz taki krótki reportażek z tego oto autobusu. I już teraz także zapraszam na jutrzejszą relację z siódmego, ostatniego etapu 75. Tour de Pologne. Do zobaczenia. Znajdujemy się w autobusie jednego z teamów, jest to dokładnie AG2R, które, no ten autobus jest takim centrum, jeżeli chodzi o każdy zespół kolarski. To właśnie tutaj odbywają się różnego rodzaju narady. Tutaj kolarze doznają tego pierwszego odpoczynku zaraz po etapie. No jest to coś po prostu niesamowitego. On się znacznie różni od tego, czym my jeździmy po drogach, ponieważ no ma takie właśnie skórzane fotele. Jest to bardzo, bardzo wygodne miejsce. Taka ciekawostka jest taka, że ten autobus ma nawet prysznic oraz pralki, w których tutaj właśnie kolarze biorą te swoje stroje. Także jest to coś niesamowitego. Można zobaczyć tutaj, jak to wygląda. Jest dzisiaj noc, także te filmy są takie mało wyraźne, ale tutaj na przykład jest część kuchenna, kolarze mogą coś zjeść, zobaczyć, a tutaj jest właśnie ta część, która służy do odpoczynku. No i tu jest taki mały prysznic, za tymi drzwiami toaleta. No coś pięknego, trzeba przyznać. Bardzo, bardzo komfortowe miejsce. About the first seat is different because we have some seats just for the riders. Like we can see that between each other. Also we have the television. We have the small kitchen. Okay. I can even each bus has the toilet. Okay. And the one is different because we have showers. Okay. For all riders. Yeah, actually it's the center. It's all riders sitting here. Also maybe all the PSs, the directors make the plans for the TV before we start. So everything going here in this area. Okay, it's less old, but it's okay.